Dzień dobry, o poranku. Naszym gościem jest generał brygady Jan Reichel, były rektor Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie, pilot wojskowy klasy mistrzowskiej z nalotem ponad 1300 godzin na samolotach naddźwiękowych, m.in. MiG-29. Dzień dobry, panie generale. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. No zanim o samolotach, chciałem pana zapytać o wczorajszą informację, jaką ujawniliśmy w RMF FM. Mówię o siatce szpiegowskiej pracującej dla Rosji. Myśli pan, że dziś w Polsce agentów i różnych grup szpiegowskich jest więcej? Z pewnością tak. Musimy sobie zdawać sprawę z tego, że położenie Rzeszowa, lotniska w Jasionce, a więc tego największego hubu logistycznego NATO, który zabezpiecza działania na Ukrainie, i pod względem geograficznym jest bardzo dobre. Rosjanie nie mogą dokonać żadnego rozpoznania radioelektronicznego ze względu na odległości, w jakich potencjalnie mogą znajdować się środki. Widocznie rozpoznanie satelitarne też nie działa tak, jak powinno działać, więc to rozpoznanie agenturalne jest podstawowym sposobem działania, jaki wykorzystują. I z pewnością skupili swoją uwagę, no być może nie tylko na Rzeszowie, ale przede wszystkim na tym, tak? I właśnie niestety te dyskusje wszystkie, które się przetaczają przez świat medialny, przez polityków o dostarczaniu określonych systemów uzbrojenia na Ukrainę, no są powodem tego skupienia uwagi na tym, co się rzeczywiście u nas dzieje. Panie generale, osoby te miały zbierać w Polsce informacje na temat transportu właśnie z pomocą wojskową dla Ukrainy, a nie jest wykluczone, że przygotowywać również działania dywersyjne. Jak duże jest zagrożenie, że takie ataki mogłyby być przeprowadzane? Znaczy, myślę, że zagrożenie atakami bezpośrednimi, dywersyjnymi nie jest wielkie z tego powodu, że no byłoby to takie jak gdyby zaognienie konfliktu na linii Rosja-NATO. Jeżeli dopóki Rosjanie się nie zdecydują na eskalację tego konfliktu, to takie działania są raczej mało prawdopodobne. Czyli bardziej chodziło o kwestię informacyjną. Tak, informacyjną. Być może jakiś sabotaż na liniach kolejowych, być może na lotnisku w postaci wyłączenia jakichś systemów, ale to są chwilowe, jak gdyby mogłyby powodować chwilowe przerwy w funkcjonowaniu tego hubu logistycznego. Czy możemy się przed tym jakoś bronić? Czy to jest tylko... Możemy się bronić tak jak widzimy działania pewnie nie tylko rozbijać takie grupy, ale tak. Rozbijać, prowadzić ten wywiad środowiskowy, obserwację elektroniczną, osłonę elektroniczną tego, co się wokół nas dzieje, to powoduje, że prawdopodobnie takie grupy będą rozpoznawane zdecydowanie wcześniej, zanim wyrządzone jakieś szkody. Generał brygady, pilot Jan Reichel pozostaje z nami w internetowym radiu RMF24. Zapraszamy tam słuchacze, którzy byli z nami w RMF FM. Zapytam za chwilę o przekazanie polskich myśliwców MiG-29 Ukrainie. Czy no, nie osłabiamy swojego potencjału za bardzo? Czy będziemy mieć się czym ewentualnie bronić? Nasze radio znajdziecie na rmf24.pl i w aplikacji RMF On. Tomasz Weryński, zapraszam. No właśnie, panie generał brygady w rezerwie, pilot Wojska Polskiego Jan Reichel jest z nami. Panie generale, podobno przekażemy około 12 migów 29. Co pan o tym sądzi? To dobrze, że znów wychodzimy przed szereg? Znaczy, tak jak powiedziałem przed chwilą, publiczne dyskusje na temat przekazywania konkretnych systemów uzbrojenia, szczególnie lotnictwa, są moim zdaniem niebezpieczne. Rzeczywiście na temat przekazania ewentualnych samolotów możemy śmiało porozmawiać w momencie, kiedy te samoloty znajdą się już na Ukrainie. Znaczy o tym już otwarcie mówił premier Mateusz Morawiecki, rzecznik rządu Piotr Miller. Tak. Mi nie chodzi o to, że teraz nie możemy o tym rozmawiać, tylko że w ogóle takich tematów szczegółowych powinniśmy unikać. Proszę zwrócić uwagę na to, że jeżeli nawet rozmawiamy o czołgach, tak, to przekazanie 200 czołgów na Ukrainę powoduje to, że Ukraińcy mogą je ukryć na każdym z 600 tysięcy kilometrów kwadratowych swojego terytorium i dopóki te czołgi nie wejdą do walki, to Rosjanie mają bardzo małe prawdopodobieństwo, że te czołgi zostaną wykryte i w jakiś sposób zniszczone. Z lotnictwem jest nieco inaczej. Lotnictwo potrzebuje odpowiedniej infrastruktury logistycznej, lotnisk, sprzętu, w miejscach, które są doskonale Rosjanom znane. No poza częścią lotnisk polowych, które z pewnością Ukraińcy użytkują. I taka dyskusja o doposażeniu Ukraińców w określone
systemy lotnicze, no powoduje to, że Rosjanie skupiają swoją uwagę i tą rozpoznawczą na tych miejscach i mogą te miejsca po prostu zaatakować. To może politycy też nie powinni specjalnie ogłaszać tego typu decyzji? Tak jak powiedziałem, te decyzje powinny być w sferze domysłów i konkretnie przekazane po dostarczeniu tego sprzętu w miejsce docelowe. Natomiast to, co pan zadał to pytanie o MiG-29. MiG-29, jak się okazuje, jest samolotem, który w tym konflikcie sprawuje się całkiem nieźle. Ukraińcy go potrafią wykorzystać i te wszystkie takie informacje, dyskusje, które się toczyły w naszym środowisku na temat, że jest to samolot przestarzały, nie nadający się na współczesne pole walki, jak gdyby no, nie znalazły potwierdzenia. Dlatego też no, przedstawiają one określoną wartość bojową. Nasze MiG-29 w większości, znaczy zostały przystosowane do standardów NATO. Część z nich została odpowiednio doposażona w inne urządzenia niż te, które wykorzystują Ukraińcy. I przekazanie tych migów no, jest możliwe, oczywiście wymaga pewnego szkolenia i nie jest to tak, jak mówią politycy, że piloci ukraińscy wsiądą dzisiaj do tego miga, a jutro polecą na wojnę. Nie, tak to nie działa. Te samoloty, jeżeli chodzi o konfigurację kabiny, a więc tego najważniejszego otoczenia pilota, są zupełnie inne. One chociażby mają wyskalowane przyrządy w innych jednostkach miary w systemie anglosaskim, a nie w metrycznym, tak jak to mają. A to da się jakoś szybko przestawić? Nie, tego się nie da przestawić. Tego trzeba się nauczyć. Czyli muszą się nauczyć tego systemu. Tak, wykorzystywać w takiej konfiguracji, w jakiej one są. Natomiast zapytał pan, czy osłabiamy swój potencjał. No właśnie, bo jest mowa o 12 sztukach. Czy to jakoś znacznie osłabi ten nasz potencjał obronny? Obecnie mamy migów chyba bodaj 30 sztuk. 28 latających z tego, co można oficjalnie wyczytać, osłabi. Tutaj nie ulega wątpliwości, że ten potencjał zostanie osłabiony, z tym, że trzeba pamiętać o tym, że jak gdyby podjęliśmy decyzję o wycofaniu migów 29 z naszych sił zbrojnych do roku 2025, ze względu na to, że nie jesteśmy w stanie utrzymać ich sprawności technicznej, ze względu na brak części zamiennych, które w ostatnich latach głównie pochodziły z Ukrainy, a wiadomo, że w tą stronę te części już teraz nie płyną, tylko ewentualnie odwrotnie. Dlatego prędzej czy później te samoloty będziemy musieli wycofać z eksploatacji. Czyli to ostatni moment, żeby te samoloty się do czegoś przydały. Tak, a skoro mogą się przydać na Ukrainie, to oczywiście należałoby je przekazać. To jest troszeczkę inna sytuacja na przykład z migami 29, które należą do Słowacji, gdyż decyzja o wycofaniu tych samolotów z systemu obrony powietrznej państw natowskich podjęto już wcześniej i one rzeczywiście wyszły, NATO potrafiło tą lukę wypełnić. I teraz jeżeli my wycofamy te samoloty, to też musimy liczyć na to, że państwa sprzymierzone no w jakiś sposób tą lukę w obronie systemu, w obronie powietrznej wypełnią. No więc tak, właśnie. Takie uzgodnienia już zostały poczynione. Panie generale, Bratysława usłyszała ofertę atrakcyjnej rekompensaty w zamian za dostarczenie Ukrainie myśliwców MiG-29. No, od naszych władz nie słychać podobnych komunikatów, co oczywiście nie znaczy, że też takiej oferty Warszawa nie dostała. No tego nie wiemy. Ja mam nadzieję, że zostało to w jakiś odpowiedni sposób uzgodnione i że w zamian za te samoloty dostaniemy na wyposażenie być może coś innego, a być może jakieś środki finansowe, które będą nam rekompensowały poniesione wydatki. Trzeba pamiętać o tym, że myśmy zakupili 48 samolotów PWA-50, które sukcesywnie zaczną docierać do naszego kraju już od połowy tego roku. Ale trzeba też pamiętać, że te samoloty, które przyjdą w pierwszej wersji, to nie są samoloty w wersji myśliwskiej. One są przeznaczone przede wszystkim do wsparcia. To są szkolno-bojowe, tak? Tak, szkolno-bojowe. Ten sam, znaczy to być może nie jest do końca adekwatne to określenie, bo ten samolot rzeczywiście powstał jako samolot szkolno-bojowy, natomiast został już tam zmodernizowany do takich standardów
wsparcia pola walki. Natomiast te samoloty, które będą mogły wykonywać typowe zadania lotnictwa myśliwskiego, przyjdą dopiero w następnej kolejności. Ale nie oznacza to jednocześnie, że te samoloty w 100% będą w stanie wypełnić te zadania, które realizują MiG-29. Samolot FA-50 nigdy nie będzie rasowym myśliwcem, bez względu na to, jakie uzbrojenie mu podwiesimy, gdyż jest to samolot, który posiada zbyt małą dynamikę, czyli te zdolności przestrzenne jako samolot myśliwski. To może są to jednak słabo wydane pieniądze? Może trzeba było poprosić Amerykanów na przykład do F-16? Znaczy, tu ma pan zupełnie rację. Czy F-16 akurat, to też jest dyskusyjna sprawa, aczkolwiek F-16, no jako ten samolot wielozadaniowy, jest jednym chyba z najlepszych, jeżeli nie najlepszym rozwiązaniem konstrukcyjnym na świecie, samolotem, który potrafi wykonywać wszystkie zadania, ale to też nie jest samolot taki, jaki nam jest potrzebny tutaj w Polsce, na tej wschodniej flance NATO, a więc... Albo więcej F-ów 35. No to wchodzimy już w szczegóły. F-35 to też nie jest samolot myśliwski. Takim typowym myśliwcem, który byłby potrzebny dla Polski w tym momencie, jest samolot F-15, czy Eurofighter w wersji myśliwskiej. Znacznie cięższy samolot. F-35 spełni te zadania, ale to też nie jest rasowy myśliwiec. Świat idzie w kierunku tych samolotów wielozadaniowych. Ale no trudno powiedzieć, bo doświadczenia tego konfliktu dopiero będziemy mogli tak naprawdę wdrożyć w życie, jeżeli się dowiemy wszystkich szczegółów, jak ten konflikt przebiegał, a to, co się dzieje w powietrzu, jest mało jak gdyby dynamiczne z różnych względów i być może tych takich ogólnych wniosków na podstawie tych doświadczeń też nie będzie można w 100% jak gdyby wyciągnąć. Ale widzimy, że obrona powietrzna decyduje o powodzeniu w zasadzie wszystkich operacji, które dzieją się na lądzie. Tak? To dzięki skonstruowaniu odpowiedniej obrony powietrznej, mam tu na myśli przede wszystkim na Ukrainie systemy rakietowe, ale i też lotnictwo myśliwskiego, no Ukraińcy są w stanie albo nie są w stanie obronić swoje całe terytorium przed atakami przeciwnika. To ja panu coś zacytuję. Do skutecznej obrony swojej przestrzeni powietrznej i przejścia na zachodnie uzbrojenie Ukraina potrzebuje docelowo około 200 zachodnich samolotów wielozadaniowych. Tak powiedział rzecznik ukraińskich sił powietrznych Yuri Inad. No 200 sztuk to jest duże wyzwanie. Ale kto wie, czy nie łatwiejsze niż nawet skonstruowanie koalicji czołgowej? Jak pan myśli? Znaczy, czy łatwiejsze, to trudno powiedzieć. Na pewno zdecydowanie droższe. I tak, te 200 samolotów wymaga, oprócz tego, że stworzenia odpowiedniej infrastruktury, to wyszkolenia całej masy ludzi, a takie szkolenia z pewnością trwają dłużej niż szkolenia na potrzeby wojsk lądowych. Tutaj mówimy o latach już, nie? To nie jest sprawa roku nawet, tylko lat, kiedy taki system zostanie stworzony. Czy 200 samolotów? No ja kiedyś, bazując jeszcze na danych lotnictwa, możliwości lotnictwa tej czwartej generacji, wykonywałem takie obliczenia w porównaniu do długości granic, potencjalnych zagrożeń, kierunków powierzchni Polski, ilości obiektów. To wychodziło mi również, że taka ilość lotnictwa, która jest potrzebna nam w Polsce, to jest około 200 sztuk samolotów bojowych. Nie wszystkie oczywiście samoloty myśliwskie, część samolotów wielozadaniowych. Ukraina jest troszeczkę większa od Polski, więc ta liczba 200 nie jest liczbą przesadzoną. Przypomnę, naszym gościem jest generał brygady w rezerwie, pilot Wojska Polskiego, pan Jan Reichel. Panie generale, jest pytanie konkretne, czy wkrótce właśnie do Ukrainy trafią F-16, czy trzeba jednak poczekać, aż to szkolenie przynajmniej w jakimś podstawowym zakresie się zakończy, jak pan sądzi? Znaczy, tutaj nie można mówić o szkoleniu w podstawowym zakresie. F-16 nie ma drogi na skróty. Tak, jest doskonałym samolotem, ale żeby wykorzystać 100% jego potencjału, on musi działać w określonym systemie. Miną lata, zanim w Ukrainie powstanie taki system, który pozwoliłby wykorzystać 100% możliwości F-16. Ale zakładając nawet, że zdecydujemy się na to, że będą one wykorzystane w 50%, to i tak szkolenie personelu lotniczego, naziemnego wymaga czasu. Wiemy o tym, że w Stanach Zjednoczonych przebywa przynajmniej dwóch pilotów ukraińskich, na bazie których, można tak powiedzieć, Amerykanie tworzą jak gdyby podstawy programowe do przeszkolenia
ukraińskich pilotów już w większej ilości. Bo czy na Ukrainę trafią F-16, to nie należy zadawać sobie pytania czy, tylko kiedy. Tak? Bo tak jak powiedziałem, jeżeli zostanie stworzony taki program, określone zostaną możliwości czasowe przede wszystkim, tak, przez szkolenia odpowiedniej ilości pilotów, to dopiero będziemy mogli powiedzieć o jakimś konkretnym czasie. Przypomnę, że nasi piloci mniej więcej szkolili się od roku do dwóch, w zależności do jakiego poziomu, jeżeli chodzi o F-16. No i skrócić się tego za wiele nie da. Panie generale, pomówmy teraz właśnie o obronie naszego nieba. Teraz mamy bodaj 48 myśliwców F-16. No nie wchodzę w to, ile jest sprawnych. No i jak oddamy tuzin migów, to zostanie nam niespełna 20 sztuk. Trochę mało. No bo na razie nie mamy FA-50, nie mamy F-35. Jedno sprostowanie. F-16 nie jest myśliwcem, jest samolotem wielozadaniowym. Może wykonywać zadania myśliwskie, ale nie jest typowym myśliwcem. Mało. Ma pan rację. Tutaj jest to zupełnie liczba niewystarczająca. Rozumiem, że pewnie NATO nas tutaj wspiera i trochę no jakby maszyny natowskie są w Polsce. Tak, z pewnością to o tym wiemy, że Łask czy Malbork, bo są to oficjalnie przekazane informacje, są lotniskami, na których bazują rotacyjnie określone siły amerykańskie bądź innych państw europejskich członków NATO i tego rodzaju wsparcie prawdopodobnie jeszcze długo będzie musiało być na terytorium naszego kraju na zasadach chociażby tak jak w krajach nadbałtyckich, tych misji air policing, określone siły będą wydzielone do tego, żeby zabezpieczyć naszą przestrzeń powietrzną, bo to nie jest tylko i wyłącznie w naszym interesie. Ta wschodnia flanka jest tą przestrzenią powietrzną, która decyduje o powodzeniu bądź też niepowodzeniu jakichś ewentualnych prób zaatakowania celów w głębi Europy, bo o tym tutaj teraz rozmawiamy, więc to jest nie tylko nasza i wyłącznie sprawa. Polski system, dobry system obrony powietrznej będzie bezpiecznikiem dla całej Europy, więc myślę, że tutaj do jakiegoś porozumienia doszliśmy z sojusznikami i ta obrona będzie zapewniona, ale czy aspirujemy do jednego z lepiej wyposażonych i uzbrojonych państw natowskich, jeżeli chodzi o siły zbrojne, więc myślę, że... No właśnie, a jeśli aspirujemy, a chyba tak jest, panie generale, czy Polska, no właśnie, jako państwo takie frontowe powinno zainwestować w samolot wczesnego ostrzegania, w tankowce powietrzne? Czy to można już jakoś w ramach NATO? Nie do końca. To te systemy działają w ramach NATO, aczkolwiek no niestety Polska w 2016 roku bodajże wycofała się z programu tankowania w powietrzu. Byliśmy członkiem tego programu i teraz korzystamy na zasadzie tylko jak gdyby no odpłatnej, tak, że możemy to wykonywać, ale nie jesteśmy członkiem programu. To był duży błąd i szkoda. Natomiast tego rodzaju rozwiązania, jak tankowanie w powietrzu, jak samoloty wczesnego ostrzegania, to rozwiązanie, które funkcjonuje, że to jest organizowane na szczeblu natowskim, sojuszniczym, to jest dobre rozwiązanie. No, my jesteśmy za blisko, jeżeli chodzi o geograficzne położenie w stosunku do potencjału. Tak czy inaczej, te samoloty musiałyby gdzieś stacjonować poza Polską. Gdzie indziej, tak. 23 minuty po godzinie 7. Naszym gościem jest generał Jan Reichel. Panie generale, jeszcze chciałem zapytać o kwestię amerykańskiego drona, który został strącony przez rosyjski Su-27. Do czego służył ten dron? Tego typu urządzenia bezzałogowe, rozpoznawcze, no mają wiele możliwości, tak, bo jest to dron, jak gdyby można powiedzieć, porównując do samolotu wielozadaniowy. On może przywozić na swoim pokładzie zarówno urządzenia rozpoznawcze, które dokonują takiego jak gdyby no, w cudzysłowie wzrokowego, czyli optycznego rozpoznania terenu przeciwnika, a więc potrafią wykryć na ziemi czy na morzu coś, co jest doskonale zamaskowane, potrafią wykryć poszczególne osoby, tak, które akurat są namierzane, ale oprócz tego taki dron może przewozić różnego rodzaju urządzenia radioelektronicznego rozpoznania, a więc namierzania w przestrzeni powietrznej wszystkiego
tego, co emituje jakąkolwiek energię i tutaj ten wachlarz tych możliwości jest duży. A czy można tutaj mówić o jakimś przypadkowym strąceniu? Znaczy, ja bym tutaj nie chciał podejmować jakiejś ostatecznej decyzji, jak do tego doszło, tak, bo mamy zbyt mało informacji i one są chaotyczne. Z tego, co wiemy, to prawdopodobnie jest nagrane, Amerykanie dysponują, tak, nagraniem, jak gdyby w cudzysłowie też z kokpitu tego drona, czyli tak jakby to pilot widział, jak zachowywały się te samoloty Su-27 rosyjskie, więc mogło dojść do przypadkowego jak gdyby uszkodzenia tego samolotu, bo jednocześnie z pewnością doszło do uszkodzenia samolotu Su-27, a takiego zderzenia w powietrzu nie da się przewidzieć, jakie to może nieść za sobą skutki, więc dla mnie jest mało prawdopodobne, aby pilot rosyjski celowo staranował, tak? Bo tak to trzeba nazwać, w celu zniszczenia tego drona, tego Reapera. Więc prawdopodobnie starali się w jakiś sposób zakłócić tor lotu, uniemożliwić kontynuowanie tego zadania poprzez różnego rodzaju manewry, które powodują duże zawirowania powietrza wokół takiego statku powietrznego. On jest podatny na tego typu zawirowania. I być może po prostu przesadzili, tak, że ten manewr przeszarżowali profesjonalnie za blisko, tak. Ale powiem, tak jak powiedziałem, jest dostępny dla Amerykanów film z tego nagrania, więc może bez tego zdarzenia, więc może poczekajmy jeszcze trochę. Generał brygady, pilot Wojska Polskiego Jan Reichel, bardzo panu dziękujemy za rozmowę. Kłaniamy się nisko. Dziękuję, do widzenia.